Throne and Liberty. Po pograniu w betę, gdzie było to moją pierwszą stycznością z tym tytułem, mam już pierwsze wrażenia za sobą, no cóż mogę rzec. Jest to shit w niektórych aspektach, ale jednocześnie ma bardzo dużo pozytywnych plusów, które potrafią zaskoczyć. I zanim zacznę na poważnie, chciałbym ciebie, drogi przyjacielu albo przyjaciółko, zaprosić do gildii Gondor. Jednej uważam z lepszych gildii, gdzie jest naprawdę masa wspaniałych osób, z którymi można porozmawiać, pogadać, czy spotkać się realnie, albo realnie raz w roku na zlocie. Mamy też kilkanaście sekcji, jest tam kilka tych sekcji, także jeżeli nie będziesz grał w Throne and Liberty, to i tak sprawdź, bo może znajdziesz kolegów do gry, która cię interesuje, typu, nie wiem, New World, albo Desert Online, albo jeszcze coś innego, co tam jeszcze jest. Także nawet War Thundera, nie? Także zapraszam cię bardzo serdecznie. No ale wracając do całego zagadnienia, w opisie masz spis treści, jeżeli chciałbyś pominąć fragmenty, które cię interesują mniej lub bardziej, no tam możesz sobie to wszystko przeklikać. Tworzenie postaci jest naprawdę dobre i skupcie się na tym. Stwórzcie postać taką, która będzie się wam podobać, włącznie z kolorami włosów i innymi małymi detalami, które mają znaczenie. Bo postacie w grze się różnią, a jest to wasza ikona. I tak was ludzie będą rozpoznawać. Dodatkowo wiele razy widzimy siebie na cutscenkach. Jeżeli później chcesz zmienić wygląd, to nie jestem pewien, bo się aż tak nie zagłębiałem, ale mnie wyskoczył błąd i chyba trzeba to zrobić z realną walutą, co jest już na minus. Grafika. No jest obłędna, jest po prostu wcipka na 5. Optymalizacja działa cudownie. Przy moich ustawieniach, najwyższych, które można było w zasadzie w grze ustawić, gdzie była masa ludzi, coś się działo, inni walczyli, nie miałem nawet spadków FPS. Zacień czy czegokolwiek takiego innego, żadnych frizów, rozumiecie? Nic. Ładowanie na mapę lub teleport dosłownie trwały kilka sekund. Ładowanie w ogóle na mapę z menu głównego do samej gry to kliknięcie przycisku i tyle w zasadzie. Moją specyfikację oczywiście będziecie mogli przeczytać w opisie filmu. Grałem z moją Lubą, która ma mój poprzedni komputer. Jest tam 16 GB RAM-u oraz karta graficzna MSI GTX 1060 6 GB GDDR4 i grała na średnich i również tam nie było żadnych problemów ani freeze'ów. Jedynie co to można było odczuć, że teleport trwa nie 4 sekundy, a 10, ale gra nadal była płynna i w zasadzie zastanawiałem się, czy może nie podbić grafiki trochę wyżej. Bo naprawdę, naprawdę tu wszystko dobrze działa i ja nie miałem żadnych problemów na dwóch komputerach. Levelowanie i bicie kolejnych questów w becie, z tego co można było się dowiedzieć, to po pierwsze był boost do expa, więc szybciej wbijaliśmy level. Po drugie, gra była okrojona w porównaniu ze swoją wersją na rynek koreański, z tego co mi koledzy mówili i po prostu ja doczytałem gdzieś w internecie. I po trzecie, fabuła jest podobnież tak wyliczona, że kończymy fabułę, czyli ten wątek główny, i mamy 50 level, czyli maksymalny. I podobnież tak jest to wyliczone. Czy to jest prawda? Nie jestem pewien, bo tego nie przetestowałem, nie sprawdzałem. Levelowanie było bardzo łatwe i przyjemne w becie. Fajnie się biegało, czy to samemu, czy to w dwie osoby, bo praktycznie w dwie osoby grałem non-stop. Zadania były dobrze rozpisane na mapie, fajny system pokazywania co, gdzie jest i jak to wygląda. Jest to bardzo prowadzenie za rękę gracza, co może niektórych denerwować, ale jest jedno wielkie ale. Troszkę angielskiego znam, lecz przy takich grach brak języka polskiego po prostu wkurza, żeby nie mówić brzydko. Osoba, która zna angielski słabo albo nie zna go w ogóle, wydaje mi się, że będzie miała lekki problem z grą. Bani się w nią nie zagłębi, ciężko też jej będzie dokładnie zrozumieć działanie skilli albo co gdzie się robi. Mówię tutaj o sobie, takiej samej sobie osobie, która nie ogląda poradników, nie ogląda tipów, nie czyta nic na internecie, tylko chciałaby sobie wejść do gry i pograć, bo jej się ta gra spodobała. No i oczywiście nie ma kompanów do gry, no ale tutaj to już inna sprawa, bo zawsze te człowieki, które z nami grają, zawsze mogą nam pomóc.
Więc ten system prowadzenia za rękę jest dobry, co nie zmienia nadal faktu braku polskiego języka i będę to podkreślał. Język. I tutaj przed chwilą powiedziałem, że brakuje języka polskiego, a tę kwestię poruszam tylko dlatego, że granie na angielskim nie jest złe. Dialogi są fajne, dobrze prowadzone, narracja w tle trzyma fason. Możemy również się przyłączyć do mówienia po koreańsku, jeżeli ktoś lubi anime, to ta gra z taką narracją w pewnym sensie poprawia jakość całej produkcji i odczuć. No, nie wiem czemu, mnie się po prostu podobało granie z innym językiem niż angielskim, no i pasowało to do klimatu gry. Lecz nadal języka polskiego tutaj nie ma. Już palicho, jeżeli chodzi o dialogi. Chociaż same napisy i opis całej gry, żeby było w języku polskim. Bo tak, mamy ruskich, mamy Ukraińców, jest niemiecki, hiszpański, kurdefele. No ale polskiego nie ma. Dlaczego? Ta gra jest na tyle rozbudowana, że uważam, żeby się wczytać dokładnie, to ten język polski jest potrzebny. Tym bardziej, jeżeli gra jest wypuszczona na nasz polski rynek i założę się, napiszcie w komentarzach, ale założę się, że będą osoby, które tego angielskiego aż tak dobrze nie znają. Progresja. Tutaj można powiedzieć, że jest to pay to win, ale czy na pewno? Każdy item w grze można sobie podbić o level, czy to jest miecz, czy to jest część zbroi. Aby to zrobić, musisz mieć itemki, które pozwalają ci to zrobić, czyli na przykład księgę treningu. Jeżeli zapłacisz za Battle Passa lub korzystasz z rynku dostępnego w grze, to możesz mieć coś fajniejszego dużo szybciej. Sam w sobie system podbijania itemków nie jest zły, ale jest to moja opinia, kompletnie zastąpił craft. Craft. Coś na wielki minus. Craft w grze nie istnieje, znaczy istnieje, ale jest tam tylko dla ciebie. Uważam, że jest to beznadziejne i już tłumaczę dlaczego. Jeżeli na przykład chcesz łuk, to nie szukasz go na rynku, ale możesz oczywiście. Nie szukasz go na czacie, czy ktoś na przykład chce go sprzedać i patrzysz, szukasz tej okazji, tylko idziesz do kowala i go sam sobie robisz, o ile masz potrzebne itemy, które są potrzebne do craftu. I tutaj craft się kończy. A bardzo mi brakuje systemu na przykład z New Worlda, że masz profesję, tłuczesz sobie kamienie, robisz sobie drzewo, później idziesz do pieca i coś tam dopiero tworzysz i te kilka produktów tworzy ci kolejne produkty, z których możesz sobie skraftować konkretny item. No i później jak już to coś stworzysz, możesz to sprzedać z zyskiem albo wymienić się z kimś. Nie ma tutaj miejsca dla gracza, który na przykład będzie grał tylko po to, by tworzyć itemy dla gildii. No po prostu nie ma. Tutaj twoja rola sprowadza się do tego, aby sobie pobiegać za mobkami, które zarzucą ci co potrzebujesz i tyle. Masz już te rzeczy? Idziesz, kraftujesz, koniec. I pamiętaj, te opinie, które tutaj przedstawiam, są tylko wyłącznie moje. Każdy może mieć własną, ja tu niczego nie narzucam. No dla mnie ten brak craftu w grze jest słaby. No nie tego się troszkę spodziewałem, no ale trudno. Skille. System skilli jest prosty w formie tej, co masz na ekranie. Czyli jest to 10 skilli aktywnych, które możesz używać oraz kilka pasywnych. Skille odblokowujesz po osiąganiu kolejnych poziomów. Każdy ze skilli możesz upgrade'ować do kolejnego poziomu danego skilla za pomocą ksiąg. Skillów jest kilka poziomów, od zwykłego do epickiego. No i skille, te upgrade'y możesz robić 6 razy aż do pełnego 6 poziomu, z tego co wiem. Rynek. No i dla mnie, takiego można powiedzieć zwykłego gracza i prawdziwego Polaka, rynek w grze to chujnia, bo musimy płacić prawdziwymi pieniędzmi. Tak szybko jak na niego wszedłem i mniej więcej zorientowałem się o co chodzi, to wyszedłem. Z moich doznań po prostu nie ma handlu między graczami, ale mogę się mylić i to bardzo możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Mnie po prostu brakuje systemu podobnego, który był w New Worldzie. Walka. Jak dla mnie po kilkunastu godzinach spędzonych na becie jest ciężka, nudna, mało skillowa. W moim wrażeniu klikałem na cel, spawowałem skille, których się nauczyłem i o których przeczytałem, aby wiedzieć co robią i jaki damage mniej więcej zadają.
walka z bossami i znajomość mechanik bossa jest faktycznie potrzebna, no bo faktycznie jest tam gdzieś ten skill potrzebny i znajomość gry. Tak, bieganie po otwartym świecie i PvP 1 na 1, z tego co słuchałem od kolegów, no bardzo nie ma czego słuchać, bo po prostu jest to chyba bez polotu. Znowu mi brakuje czegoś takiego jak system w New Worldzie, ale może, nie wiem, za mało czasu w tej grze spędziłem, może nie odczułem tego PvP, że będzie takie fajne i przyjemne. Bo wiecie, ja lubię być skillowy, lubię PvP, lubię takie PvP, które czegoś wymaga od gracza, wymaga znania skilli, znania przeciwnika, patrzenia na ten monitor i analizy tego, co się dzieje, co przeciwnik robi i takiego, wiecie, papier, kamień, nożyce, no nie, żeby sobie rzucać. Gra jest bardziej pod mass PvP, bo oglądałem to na filmach i na streamach. Tam to wygląda no bardzo ładnie i kolorowo, ale czy faktycznie skillowo, czy po prostu musi być osoba, która dowodzi tymi ludźmi i mówi, dobra, rzucamy to, rzucamy tamto, tu przechodzimy i tak dalej. Nie do końca jestem pewien, jak to faktycznie będzie wyglądać, bo tego nie doświadczyłem. No ale w sumie nadzieja to jest w ludziach, z którymi się będzie grać. No i jeżeli szukasz takich ludzi, no to Gondor. Gondor, chociażby skały schrały, to w Gondorze znajdziesz w porządku ludzi i mimo, że walka może mi się tu nie podobać, to jakbym kupił tę grę, to jednak będę grał z tymi ludźmi, tak? Bo warto. Dynamiczne eventy. Coś, co jest mega. Po prostu grasz sobie w cyklu 24-godzinnym, jest godzina X i okazuje się, że jest co robić. Czy to samemu, czy z gildią, lub z randomowym party. Dodatkowo dostajesz zasoby za wykonanie takich eventów, które przeznaczasz na upgrade. Jest też system kamieni milowych serwera, który robi cały serwer, aby odblokować na serwerze nowego bossa lub eventy. Co jest dość ciekawe, bo cała społeczność pracuje na rozwój tego serwera. Bo nie wiem, sprostujcie mnie, jeżeli coś źle zrozumiałem, ale tak chyba będzie we wrześniu, tak? Po premierze gry. Lochy, znowu mówiąc po mojemu. Ja nie zagrałem ani jednego, ale wiem, że są dungi PvP, dungi dla gildii oraz dla pojedynczych osób. Bossy mają ponoć dobre mechaniki, jak w becie można było łatwo je przejść, tak w pełnej wersji mają być wymagające. I tyle na ten temat, bo nie zaznałem się bardzo z tematem, więc nie mam o czym tu dużo mówić. Endgame. Z tego co się dowiedziałem, to kręci się wokół gildii oraz PvP w większości. I w zasadzie też nie będę się bardzo wypowiadał, no bo nie mam takiej wiedzy, aby mówić jak wygląda endgame w grze, w którą pograłem tylko w becie, a wcześniej się nią bardzo nie interesowałem, oprócz trailerów i tu się w zasadzie to kończyło. Gildia. Kurwa, tu jest taka masa opcji, jeżeli chodzi o samą gildię, że jeżeli grasz sam, to wydaje mi się, że gra będzie po prostu nudna i nie będziesz miał co robić. To jest typowa gra dla ludzi, którzy chcą tworzyć społeczność, dla ludzi będących w gildii, gdzie jest masa aktywności. Eventy, bossy, PvP, zamki. No to jest typowa gra, aby grać sobie po prostu z kimś, a nie w 5 czy nie wiem, 10 osób, a w 20 lub 50. Sama możliwość suwaków w tej zakładce, w tych zakładkach, które tu widzicie, robi wrażenie. W żadnej innej grze nie spotkałem się, aby było to aż tak bardzo rozbudowane. I w zasadzie to jest ciężko mi tu wszystkie te opcje opisać, bo chciałem, aby to było zwięzłe, a tu jest tego masa. Przyjemność z gry. Mimo minusów, które widzę, to samo granie w grę jest bardzo przyjemne. Póki wbijasz level i masz coś do roboty, bieganie samemu czy w dwie osoby na moim poziomie też nie było tragiczne. Czasem śmieszne, czasem tragiczne. Ale póki jest co robić, to gra jest nawet bardzo przyjemna i fajna. Czasem spędzałem 10 minut na robieniu zdjęć w fotomod, który teraz aktualnie oglądacie. I taki mod powinna mieć każda gra, bo to jest coś superowego, tym bardziej kiedy jest taka naprawdę bardzo fajna i bardzo ładna grafika.
I teraz słowa podsumowania. Graficznie, optymalizacyjnie, animacje, które zostały stworzone, postacie, które my tworzymy, świat otaczający są przepiękne. To naprawdę trzeba tej grze przyznać. Granie solo lub w dwie osoby do momentu osiągnięcia maksymalnego 50 levela może być wystarczające, lecz później raczej granie tylko w gildii nam pozostaje. Nie jestem pewien, ale tak z bety mogę wyciągnąć takie sobie wnioski. Słaba walka mnie nie uraczyła. Bardzo mi brakuje takiej bardziej skillowej walki, ale może nie na poziomie skillów w grze, a po prostu umiejętności gracza. To jest takie moje zdanie. Być może za mało grałem tego PvP, w ogóle praktycznie. Być może mam za mało doświadczenia z tą grą, żeby stwierdzić, że walka jest bardzo fajna. No, tu no mnie nie uraczyło. Brak języka polskiego, mam nadzieję, że go dodadzą, że ktoś stworzy ankietę, bo dlaczego mają mieć wszyscy swój język, a my, kuźwa, go nie mamy. Niektórzy mają za oknem latające pociski i mają czas na grę, inni próbują dołączyć inny kraj do swojego i oni mają swój język. A dlaczego my nie mamy swojego języka w grze? No, kurde, powinniśmy mieć. Dla mnie gra, no naprawdę powinna mieć ten polski język, bo jest na tyle tutaj fajnych, różnych rzeczy, że no warto by było się wczytać, a może niekoniecznie znam na tyle angielski, żeby sobie to przetłumaczyć dobrze na polski. Gra jest ogólnie też dla osób raczej takich społecznych, którzy lubią gdzieś przynależeć i tutaj przypominam, Gondor dobra gildia i tam dalej wiadomo jak z tego mema. Pay to win, czy jest? Kurde, szczerze, nie jestem pewien. Pieniądze na pewno dają ci większe możliwości, przyspieszają wszystko. Ale czy możesz być graczem, który nic nie kupił i być top 1 PvP? Nie wiem. Czy można mieć topowe EQ bez pieniędzy? No może możesz mieć, ale czy będzie to takie samo EQ jak te, które jest kupione? Też nie wiem. Brak craftu. Rynku, wymiany między graczami, rynek niby jest, ale nie tak sobie ten rynek wyobrażałem, bo na przykład będąc w podróży, pracy, pociągu, kiblu, nie odpalisz gierki i nie pokopiesz sobie skałek, ich później nie sprzedasz, ani nie przetopisz na coś innego, co możesz później sprzedać. Nie zrobisz też itemków dla kolegów, no bo nie ma takiej możliwości i brakuje mi takiego kontentu w tej grze. Gdyby to było, to naprawdę, kurwa, ta gra by była przemega. I teraz, czy kupię Tron i Demokrację? Mam mieszane ogólnie uczucia co do tej gry. Jeżeli ona będzie kosztować ponad 200 zł na premierę, to na pewno nie kupię. Bo aż tak mnie nie zachęciła, żebym miał tyle wydać. Poza tym, kupując dla siebie grę, też kupuję dla swojej gry, więc muszę wydać 400 zł. Bo w takie gry się fajnie w małżeństwie, w związku, w byciu razem, mieszkaniu razem, fajnie się też w takie gry gra, nie tylko w gildii. Jeżeli będzie jakaś promocja, to raczej ją na pewno kupię. Jeżeli będzie kosztować mniej niż 140 zł, to wydaje mi się, że też kupię. Bo ogólnie fajnie mi się grało, fajnie mi się spędzało w tej grze czas, mimo tych minusów. A ty powiedz mi, co powiesz, napisz to w komentarzu. Miej na uwadze, że nie interesowałem się tą grą jakoś mega zajebiście dużo. Obejrzałem trailer #1. I zachęta mojego kolegi, kompana z gildii Elasara też tutaj sporo zrobiło. No i to, co wszystko tutaj powiedziałem, to są moje doświadczenia tutaj tylko wyłącznie z tej bety i z tego, co tutaj przegrałem. Także dzięki, do usłyszenia i miłego.